Gminne obchodom Dnia Edukacji Narodowej w Kępnie przyświecało mu uczycie życie ważyć i doceniać, a ideałów szukać wielkiej wiedzy. Uroczystości, które odbyły się w holu kępińskiej hali widowiskowo-sportowej, uczestniczyła burmistrz Aniela Kępa, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Dąbrowski, zastępca burmistrz Andrzej Tyra oraz dyrektorzy kępińskich placówek oświatowych i nauczyciele. Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez Młodzież Gimnazjum nr 1 imienia polskich olimpijczyków. W humorystyczny sposób przedstawili oni sylwetki profesorów i szkolną codzienność. Były też wiersze i pieśni, nagrodzone gromkimi brawami. Następnie głos zabrała burmistrz Aniela Kępa. Jesteście prawdą życia, jesteście promieniści, mówiła do nauczycieli, cytując słowo kardynała Stefana Wyszyńskiego. Życzymy pedagogom pomyślności w życiu osobistym, sukcesów w pracy zawodowej, pasji i zapału w kształtowaniu młodych umysłów i charakteru. Kontynuowała. Natomiast Krzysztof Dąbrowski w swoim wystąpieniu złożył niski ukłon nauczycielom za ich wkład w wychowanie i edukację młodego pokolenia. Wspólnie z przewodniczącym rady burmistrz wręczyła nauczycielom i dyrektorom przyznane z okazji Święta Edukacji nagrody. Na zakończenie prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kępnie Wiktor Gruszka wręczył Romanowi Rychlewiczowi odznakę przyznaną przez Zarząd Główny ZNP za 50 lat działalności w tej organizacji.